Akurat nagrywanie kliknąłem. No! Svenio! Polowisimowa! Witam was wszystkie byczki. Ja jestem Adrian Byk Clarkson i wbijam do was dzisiaj z afrykańską piękną koszulą. I z nową fryzurą. Nagrywamy dzisiaj mikołajkowy odcinek. Aga mi nawet jakieś prezenty kupiła. Zobaczmy, co mamy w środku, nie? Bo pewnie coś fajnego. Na przykład trzepaczkę. Będę mógł teraz robić chleb z jajkiem. Dwa razy szybciej, bo będę miał dwie trzepaczki. Parasolkę? Mogę ją otworzyć chociaż? O, parasolkę! A trzepaczki nie mamy? Jednej w domu się rozwaliła, dlatego ci kupiłam. A, nie ma. No, to chociaż się przyda, nie? Wiecie, no. Bez trzepaczki nie zrobię sobie jajek, no. A w międzyczasie zobaczmy, co tam ma babcia kartoflanka do zaoferowania. Tak, ten lód jest na pewno wystarczająco twardy. Każdy tak mówił przed jeżdżeniem na lodzie. Potem dotyka, no i co się dzieje? Dokładnie to się dzieje. Ale nawet zimowa mapa jest. No to wam powiem, no, w klimacie. Klimacie do mnie, do Afryki i do świątecznego drinka, idealny. Hello, kochana drabino, witam cię ponownie, znowu się spotykamy. Jak nie w jednej grze, to w drugiej. Jak dobrze, że każda gra ma drabinę, bo bez drabiny nie mogłem przeżyć, wam powiem szczerze. Ta drabina to twoja dziewczyna. Ta drabina to moja dziewczyna? No. To zaraz będę miał dwie, bo idę po drugą. Co, dwie? Dwie drabiny będę miała ja. Dwie dziewczyny? Dwie drabiny! Dwie dziewczyny? Dwie drabiny! Tak nie wolno! Nie no, dwie drabiny można mieć. Nie! Dwie drabiny nie można. No patrzcie, dwie drabiny będę miał. Jezus, ale burżuazja. Tam babcia chciałaby pewnie, żebym jakiegoś pranka jej zrobił, nie? Albo by nie chciał, ale pewnie tylko udaje. Pewnie ona marzy o tym, żebym jej pranki zrobił. A ja mam gdzieś to, idę po moje drabiny. Idę je ukraść na górę mieszkania i tam zostawię je już na całe życie. Tylko ciekawe, jak chcę je przetransportować. Dobra, druga drabino, chodź tutaj. No, chodź tutaj, musisz mi pomóc. Siup. Ciekawe, czy będę mógł jakoś się połączyć, ich siłę. No, wejdź, no, o, jestem, Boże, udało się chyba. Udało się? Nie spadaj, drabino. Dobra, jesteś. I teraz druga, czy ona tu jest? Nie! Ale dobra, dobra, mogę ją podnieść. Nic się nie stało, Polacy. Mogę ją podnieść, no mogę ją podnieść, halo, no dajcie, no właśnie, dokładnie. Mogę ją podnieść, dobra. Bup. Nie wiem, czemu jak spada na ten śnieg, to co chwilę jakby życie tracę. Trochę dziwne. Wydawałoby się, że jak w sumie na śnieg upadam, to powinno być miękko, nie? I wiecie, tam amortyzuje upadek, nie? Dobra, i czy mogę teraz jeszcze te drabiny, nie wiem, zrobić tu z nimi jakiś myk? Jakąś tajną sztuczkę? Boże, no i znowu się połamałem na tym śniegu. Czy mogę je gdzieś oprzeć w jakimś dziwnym miejscu? Ej, nie chciałem jej upuścić, ale ona stanęła w miejscu w tym momencie, ta drabina. Dosłownie stoi, się nie rusza, jak moja czapeczka i moja palemka, więc... Okej, przyjmę to. Ciekawe teraz, czy będę mógł oprzeć drugą drabinę, albo w ogóle na nią wejść. Zobaczmy, co się stanie. Zobaczmy, czy zbuguje dzisiaj tą grę. Ciekawe, czy się uda, no, doprawdy. Dobra, uwaga, test. A, dobra, drabina nie spada tak, jak chciałem. Jeszcze pomyłka, jeszcze raz. Cofka, jeszcze jedna próba. Musisz, drabino, spaść tutaj. No bardzo się mnie nie słuchasz, nie podoba mi się to, to z drugiej strony spróbujmy. Dobra, nie mogę postawić tej drabiny tutaj, a spróbuję po niej wejść z drabiną. Czy się uda, uwaga? Czy ja ją przewrócę od razu? Ty, trochę się tak... Ty, prawie się... Ty, może się udać, uwaga? Tak prawie mogę po niej wejść, dosłownie troszeczkę jest tylko za mocno przechylona. Co? Widzę tu potencjał, żeby wyjść poza mapę. Widzę tu potencjał dobry. Tak prawie, może bez tej drabiny muszę spróbować chyba. Bo spróbuję ją jeszcze raz postawić. No nie udało się, ale dobra, spróbujmy po tej wejść. Głowa w górę nieba, patrzymy do nieba i skaczemy. No, dawaj. Mariusz, 102 metry? Nie udało się, dobra. Mariusz! Nie, to Adam. Adam w ogóle! Aga też. Mariusz Małysz!
Ja już też się ogarniam, Mariusz Pudzianowski myślałem, nie wiem czemu. Przez chwilę. Miałem taki mały, no nie, trochę mi się to pomyliło ostro, już nie powiem. O, dwie drabiny? Dwie drabiny się zestakowały, uwaga, mogę teraz już po nich wejść? No błagam, chcę tylko na nich stanąć i zobaczyć ten piękny świat z góry, no proszę. O! O, 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 prawie się, tutaj widzę potencjał, teraz lepszy. Autentycznie. Autentycznie widzę potencjał dobry. O, trochę rozsunąłem tą jedną, pierwszą drabinę. Mam wrażenie, że ta drabina w ogóle tutaj już dosłownie zastygła w miejscu, nie? Jakbym ją na klej przykleił tutaj. Te dźwięki, jakie ty wydaje. O, 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 o! Stoję. Stoję, stoję. Jest progres, progres. O nie, ale drabina spada, dobra. Powiem wam, to się chyba nie uda niestety tutaj. A mogę w ogóle tą drabinę podnieść? Mogę. Mogę jeszcze raz tak ustawić? Nie, ona ewidentnie... To była jedyna szansa w moja w życiu, bo ona się tak ustawiła dziwnie chyba. Takie mam wrażenie. Teraz skok na wiary. I to jedyne, co mogę zrobić niestety. To jest jedyne... Dobra, drabiny muszę was zostawić niestety tutaj rozwalone. Bo już skończyły mi się siły na was, autentycznie. Czas zobaczyć, co ja muszę z tym tutaj zamrożonym basenem zrobić. Założę się, że muszę go jakoś podgrzać albo wyciąć jakimś nożem. To są moje tutaj dwie opcje chyba. Tak zakładam. W saunie obok nic nie ma, więc szukamy dalej. No w sumie czas na to wiecie, no to... Standardowy scary teacher, szukać przedmiotów po chacie i unikać babci. W ogóle beka, że babcia mnie ani razu nawet nie zobaczyła gdzieś obok, nie? Jak bawiłem się tymi drabinami, to był w sumie cud trochę, nie powiem. Trochę się udało. Halo babciu, masz coś w lodówce? Ciasto się zawsze przydaje. Dwa ciasta się jeszcze częściej przydadzą. Przydają w sumie. Trzy ciasta! No z trzema ciastami to ja już na urodziny mogę iść, nie? Normalnie. Bo wiecie, z jednym to wiocha, nie? Z trzema to ja już mogę iść na każde urodziny. O, babciu, widzisz mnie gdzieś? O, dobra, słuchaj, babciu, nawet nie wiesz, co robisz. Podchodzisz do mnie, jak ja mam trzy ciasta? Co ty sobie myślisz? Jedno, drugie i trzecie. Dźwięku mewy nie wydała. Wydaje mi się, że twórcy gry, jak obejrzeli mój filmik i usłyszeli, że się śmieję z tego dźwięku, to go usunęli. Naprawdę, nie? Takie ja... Babciu, ej! Boże, aż mi słuchawka z ucha wypadła. I nie słyszałem dźwięku. Mogę otworzyć te drzwi, błagam. Dobra, mogę. Ty, no nie słyszę tej babci w ogóle. Poprawić słuchawkę szybko. Dobra, o Boże, znowu mnie goni. I tu nie ma drabiny nawet. O, nie! Przy śmieciach się zaciąłem. Tuż za mną jest babcia. Szopa musi mnie uratować. Zamknę jej drzwi nawet. Wezmę trapa. O! Padła. To się liczy. Pa, babciu, pa! Uciekamy! O, zamknęłem jej drzwi przed nosem. O, jednak nie! Jednak nie, myślałem, że zamknęłem jej drzwi przed nosem i już mogę, już jest spokojna, a ona jednak dalej mnie goni. Pomyłka. Giga pomyłka się jednak tutaj wyszła, dobra. Nie! Teraz sobie drzwi przytamknąłem. Tu jej zamknę drzwi. Kucnę! Nie udało się. Kucanie się nie udało. Potwierdzam, kucanie się nie udało. Jeszcze raz trzeba uciekać. Dobra, ale widziałem tutaj ten kubek z wodą i on na pewno coś gra rolę jakąś tutaj? Nie? Kurczę, myślałem, że odkryłem już, co tu trzeba zrobić, ale jednak nie, jednak pomyłka, nie odkryłem. O nie, babcia tu znowu idzie już. Daj mi spokój już teraz, za dużo się, już mnie palce zabolą, mi sięgną mnie w palcach, bolą już od tego uciekania. Za dużo naraz, babcia, za dużo naraz, no wymęczysz mnie dzisiaj, naprawdę. Ała, Boże, co tu się działo? Ała, Boże, wpadłem w... Czuję się naprawdę dzisiaj jakbym, nie wiem, no... Czuję się tak jak w tym lustrze. O, właśnie tak się czuję. Tak samo wyglądamy. A palenka dalej się trzyma, w ogóle niewiarygodne. Tak ją dobrze wsadziłem. Wygląda jak spinka do wozu normalnie. No nożyczki... No lodem nożyczkami nie przetnę, no co ja sobie mogę, no. No a co lód rozpuszcza? No jakaś woda ciepła, no, czy coś takiego. A coś jeszcze? Co, kwas jakiś? No nie, no co jest używane na drogach? Sól? No. No ale co ja ci mam, sól? W kuchni już byłem, nie było soli. O nie, babciu, no co ty tak blisko jesteś? Nie! Szybko, parkour!
No ta woda jest tutaj no taka w kieliszku ciepła, jak wygląda jakby była, ale no nie mogę jej podnieść, ale jest taka kolorowa dziwna, wygląda jakby to było coś co miałem podnieść. Nie wiem, muszę tą kuchnię przejrzeć dokładnie, nie? Bo ja nie ufam. W tej kuchni zawsze coś, oni tutaj tak ukryją. Tylko no babcia oczywiście, co robi? Nie daje mi tutaj żyć! Nie mogę sobie nic na dole sprawdzić, gonga i... Ała, Boże, jaki zapał miał opóźniony. Aż mnie zabolało ucho trochę normalnie. Nic takiego, co nie widziałem na przykład kiedyś, nie ma. No chyba, że jakiś młom albo młotek muszę wziąć i po prostu pouderzać ten lód może? Jeżeli to nie zadziała, to wydaje mi się, że nie mam pomysłu więcej. Więc chyba spróbuję znaleźć też przy okazji, jak będę miał jakiś łom, to go po prostu ukradnąć, zawinąć sobie, pożyczyć na chwilę, wiecie jak to jest. Ej, co to było? Hello? Halo? Ciekawe co by było, jakbym tutaj drabinę włożył. Może w kolejnym razem tam drabina trafi. Dobra, o tu był łom, dobra. Hejka łomie. Jakbym jeszcze młotek znalazł, to w ogóle by było fajnie, ale wydaje mi się, że prędzej już łomem miałbym to rozwalać, więc w sumie mogę pójść spróbować. Babciu, Boże, zawał! Babciu, co ty robisz tutaj od razu? Chyba ty żartujesz, po prostu za plecami jej wylazłem tak nagle, ona nie ogarnęła. Pewnie była bardziej przestraszona niż ja, nie? O, młotek, hejka. Idealnie się, nie mogłeś się lepiej znaleźć. O, jeszcze drabinę wezmę przy okazji, jak tutaj se leżą już moje pozostałości. No to se wezmę ją, a co tam się będę, nie? Dobra, może drabinę położę i ona po drabinie się przejdzie i nie wiem, się wywróci na niej, cokolwiek, nie wiem. Dobra, położę drabinę, bo to nie może nigdy zaszkodzić. O, mogę tego użyć? Bum, 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 lot roz... O, okej. I co, jeszcze raz muszę na przykład to zrobić, to samo? Mogę tu wpaść w ogóle? A, tu jest. Tu jest ten lód rozwalony. I co? Mogę dalej po nim chodzić, nie ma problemu. No ale poziom dalej nie jest zaliczony. To co, ja mam cały ten lód rozwalić i wszystkie młotki na tej całej planszy znaleźć? O to tutaj chodzi? To jest challenge? Ej babciu, no co ty mnie gonisz? Weź ty łap ten młom i uciekaj sobie, no. Co ty babciu, no. Święta są! Czemu małe dzieci gonisz? Jakiś prezent byś mi dała, a nie. Jakąś palemkę, jakąś tłuczkę byś mi dała, a nie tak mnie gonisz, kurczę, cały czas. No ja nie wiem, naprawdę. Dobra, wydaje mi się, że ten poziom autentycznie polega na tym, żeby po prostu znaleźć pełno młotków, nie? Chyba mam takie wrażenie. Więc... O! O nie! Someone's tried to mess with this. Such a pathetic attempt. Oh, I never tire of your failure. Babcia się śmiała, że ktoś próbował lód zniszczyć i... Ja myślałem, że ona użyje jakiejś tajnej mocy i zacznie zamrażać ten lód i okaże się, że jest, wiecie, zimową wiedźmą, nie? Ale jednak nie, po prostu na niego nie wlazła i powiedziała, że widzę co robisz. Dobra, dowiedziałem się tylko jednej magicznej rzeczy, że trzeba użyć soli. Wiedziałem, że to będzie już sól na pewno, bo była w sklepie. Więc no zakładam, że ona jest gdzieś w kuchni raczej, no bo gdzie ma być indziej sól, no to... No ta gra generalnie jakiejś tam logiki powiedzmy się trzyma, nie? Więc no gdzieś pewnie jest w tej kuchni i oczywiście babcia, co jest też jest w kuchni, nie wiadomo, no bo czemu, co ma robić? Świąteczne ciastka piecze, nie? No oczywiście, no wiadomo, no. Pierniczki sobie, pierogi lepiej, o właśnie, pierogi sobie lepiej, dokładnie. Pierogi z mięsem z małych dzieci. Pierogi z mojego mięsa? No nie, babciu, doigrałaś się. Ona chce cię na twarz przerobić. Doigrałaś się, babciu, roztapiam ten lód raz, dwa po prostu. Dobra, gdzie jest ten, gdzie jest ta sól? Gdzieś ta sól musi być, jak nie jest na wierzchu, to gdzieś tutaj musi być, nie? Naprawdę. No, skakuj. Bum, 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 otwieram szafki jak zawod... Ej, tutaj coś było. O, no i patrzcie, sól. Jest sól. Dobra, no i na pewno jak ją rozsypię samą, to też nie zadziała, bo młotek to psuł, więc no łomem nie mogłem, więc coś jeszcze muszę z tym zrobić. I jedyną nową rzeczą w całym tym levelu, jak to sobie przemyślałem, no to jest... nie, babciu, nie jesteś ty. Ty już jesteś starą tutaj, starym dodatkiem do tej gry, to dosłownie starym, bo wiecie, no jest tam, na pewno młoda nie jest, już nie jest w swoim kwiecie wieku, no i... No trochę ta gra, no Boże, przerywasz mi w każde zdanie, babciu, naprawdę, no. Gdzie ona jest? Widziałem ją w tym pomieszczeniu przed chwilą dosłownie. No już nie ma, już wyszła, dobra, no wiedziałem, że tylko chciałaś mi zdanie przerwać. Nie, już nawet nie wiem, co mówiłem. Na pewno jakieś głupoty, jak nie pamiętam. O, no ona się teraz czai przy tym czajniku nowym, no. Czajniku z banku. Babciu, no nie widzisz mnie, no kłamiesz. Ale do góry w ogóle biegniesz, co ty robisz? Wstyd mi za ciebie, babciu. Nawet nie wiesz, gdzie jestem, wiesz? Naprawdę, no. Osobnie przebiegam obok ciebie.
O, i mogę to podnieść teraz? O, no i mogę, no i bum! I super, dobra. I to mam nadzieję, że to już zadziała, bo... No, nie powinien od tego lód pęknąć, prawda? Powinno być caty. No i jest, okej, uciekaj. No i... Gra mi mówi, że uciekam. No to uciekam, ile sił w nogach, no! Prosta piła, nawet się zastanawiać nie będę, dobra. Czekamy na babcię, co tam wymyśli. No i do zobaczenia zaraz, za chwilę, dosłownie za sekundę. Babcia wchodzi na lód i uwaga! Co się dzieje? O, jeździ się na łyżwach, pięknie, wszystko fajnie, tak, tak. Tra la 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 la, no i co, lodzie? Piruety, piruety. Aż mi parasolka spadła. Przepiękny widok po tych wszystkich mękach. Przepiękny, doprawdy. Mikołajkowy level pierwszy. Uważam za udany. To wygląda teraz, jakby miał wielkie brwi. A z wami byczki. No cóż, no. Na święta się jakieś widzimy. Więcej leveli zaraz będzie, nie? No to. Pa!